Witam serdecznie w American Truck Simulator. Na początek pytanie. Czy należycie do osób, którym komputer nie pozwala cieszyć się Peterbiltem 389, którego zaprezentowałem w poprzednim odcinku? Jeśli tak, to ten odcinek jest dla Was. Jest on dla Was, ponieważ dzisiaj pokażę Wam alternatywę. Pokażę alternatywę dla Peterbilta 389, za sprawą której osoby ze słabymi komputerami będą mogły cieszyć się klasyczną ciężarówką marki Peterbilt. Tą modyfikacją, ciężarówką, którą dzisiaj omówię, jest Peterbilt 379. Modyfikacja oznaczona jako Peterbilt 379 EX HD. Wspominam o tym oznaczeniu, jako że jest jeszcze jedna modyfikacja na 379, która bazuje na modelu Vipera 2, a co za tym idzie, która będzie wpływała negatywnie na wydajność w grze. Model EX HD taką wadą nie jest obarczony, tak więc model EX HD jest właśnie dla osób, które mają słabe komputery, a chciałyby pojeździć klasycznym Peterbiltem. Oczywiście Wy, moi widzowie, nie musicie martwić się tym oznaczeniami modyfikacji, gdzie jaką znaleźć. Wszystko oczywiście macie w opisie. Peterbilt ma to do siebie, że produkuje ciężarówki w stylu bardzo konserwatywnym. Chodzi mi tu oczywiście o wygląd. 389, najnowszy z tego typu modeli, bazuje na 379, 379 z kolei na 359 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj do czynienia z ciężarówką o wyglądzie niemal identycznym jak w przypadku 389. Jedyną tak naprawdę różnicą, która na pierwszy rzut oka sprawia, że możemy odróżnić modele, są lampy przednie. 389 jako ta najnowsza ciężarówka ze stajni Peterbilta klasyczna ma te lampy nowocześniejsze, w niektórych miejscach zaokrąglone, u góry proste i tak dalej. 379 natomiast ma bardzo proste, prostokątne lampy, po tym najprościej to rozpoznać. Oczywiście jest pewien kompromis, na który musicie pójść, instalując tegoż Peterbilta, rezygnując z 389. Tym kompromisem jest oczywiście znacznie uboższy, niemalże zerowy tuning niestety. Ta ciężarówka, mimo tego, iż model jest bardzo fajnie wykonany, no i jest to klasyczny Peterbilt, no niestety tuning ma tutaj bardzo skromny. Zaczynając od samej góry, to tak, na dachu możemy sobie walnąć spoiler, taki bardzo malutki, malowany albo chromowany, którego ja nie mam. Tą środkową część skipera możemy tutaj mieć chromowaną, ja mam malowaną. Bla bla bla, tutaj nic, deflektor możemy sobie założyć na nosie możemy zamontować lusterka, koła oczywiście możemy zmieniać, możemy te tutaj końce wpływające na aerodynamikę zamontować lub też zdjąć, jak widać mam zamontowane. Z tyłu możemy zamontować sobie takie schodki, zwykłe, gołe albo takie z toolboxem i z klinami. Możemy też zamontować trąby, tak, właśnie w tamtym miejscu. Z tej strony mamy klimatyzację, którą możemy zamontować albo i nie. I moi drodzy, to jest wszystko, jeśli chodzi o tuning tej ciężarówki. Niestety ten tuning jest bardzo skromny. Na szczęście 379, jak i 389 to są takie klasyki, że praktycznie rzecz biorąc tego tuningu nie potrzebują. One w formie takiej prosto z salonu są po prostu wyśmienite i piękne. Model ten 379, mimo iż jest na tyle niskiej jakości, żeby nie zaniżać wydajności w grze, jest jednocześnie tak świetnie wykonany, że naprawdę fajnie się na niego patrzy. Tutaj jedna mała porada. Nawet jeśli Wasz komputer nie radzi sobie z 389, to i tak polecam Wam sobie ściągnąć tą modyfikację, po to, żeby ona była w Waszej save'ie zapisana, chociażby dla samych części. Ja na przykład mam tutaj zainstalowane koła. Są to felgi Alcoa, bodajże tak się one nazywają, pochodzące właśnie z modyfikacji 389. Te koła nie wpływają negatywnie Alcoa, tu mamy nawet nalepkę, nie wpływają negatywnie na wydajność, a znacząco podnoszą jakość, no i wygląd tejże ciężarówki. Dlatego, tak jak powiedziałem, dla samych kół warto tą 389 modyfikację sobie zainstalować. Ja te koła Alcoa stosuję właśnie zawsze w przypadku, gdy nie mam dostępu do żadnych customowych kół w przypadku danej modyfikacji. To tyle, jeśli chodzi o omówienie zewnętrzne tej ciężarówki. Przejdźmy sobie do wnętrza. Wnętrze, no generalnie rzecz biorąc,
to już możecie się domyślić, nie ma tutaj za bardzo możliwości tuningu. Wnętrze mamy klasyczne, starego typu, wyłożone drewnem, bardzo fajne, to samo kierownica. Oczywiście nic tutaj tuningować nie możemy, zmieniać kierownicy absolutnie nie. Slipper, do którego możemy sobie przejść. Co więcej, o nie, już tej opcji nie ma. Kiedyś była taka opcja, że można było jeszcze bardziej się wychylić w prawo, dzięki czemu mogliśmy spokojnie sobie wyjrzeć przez to okienko z tyłu. To okienko w ogóle jest? Jest. Jest na zewnątrz widoczne. Mogliśmy się wyjrzeć sobie, cofając sobie przez to okienko. Bardzo to nierealistyczne, ale czasami pomagało. Slipper nie robi szału, ale oczywiście docenią go osoby, które lubią sobie w ten sposób symulować odpoczynek. Wracamy do przodu. Z przodu klasyka klasyki. To wnętrze mieliście okazję oglądać w odcinku poprzednim. I ono się absolutnie niczym nie różni. Tak samo mały GPS, który wam zaraz zaprezentuję. Wszystkie przełączniki animowane, to też zaraz zaprezentuję. I tyle. Jeśli chodzi o udźwiękowienie, bardzo ważna uwaga. Ta ciężarówka ma bardzo fajnie udźwiękowione silniki. Domyślę. Aczkolwiek jest dodatkowa modyfikacja, która zmienia dźwięki silników dla tejże ciężarówki. Trzeba ją dodatkowo sobie zainstalować. Oczywiście w menedżerze modów ponad tą modyfikacją Peterbilta. Link do tej modyfikacji oczywiście dostaniecie ode mnie w opisie. I bardzo polecam zainstalowanie tejże modyfikacji, dzięki czemu silnik, który tutaj mamy tutaj zainstalowany, to jest Cummins jakiś tam, przepraszam, nie pamiętam jaki, 600-konny w każdym razie, brzmi wyśmienicie i poza faktem dobrego udźwiękowienia silnika, ma też coś, czego brakuje w niektórych ciężarówkach, w większości ciężarówek, mianowicie udźwiękowienie wnętrza, bo to będzie słychać, kiedy będziemy jechać autostradą, czy też w ogóle jechać, to trzeszczenie elementów wnętrza. Będzie słychać trzaski, jeśli będziemy przejeżdżać tutaj przez policjanta, to też będzie słychać trzask. To jest bardzo zajebiste, bardzo fajnie wpływa tutaj na imersję w tej ciężarówce. No i moi drodzy, to chyba tyle, jeśli chodzi o omówienie tej ciężarówki. Przejdźmy teraz sobie do samej jazdy. My będziemy wieźć dzisiaj jakiś tam towar, widać już jaki. Tak, telewizory do Elko. Jedziemy z Jackpot. Taką sobie ze... tak, jedziemy z Jackpot. Tak więc krótka trasa, około 125 mil. I tyle, przechodzimy do odpalania ciężarówki, nic nadzwyczajnego. Kontrolki, wszystkie tutaj są. Wszystkie są bardzo czytelne. Mam tutaj kontrolkę hamulca ręcznego, ładowania, oleju. Mamy kontrolkę, proszę bardzo, hamulca silnikowego. Mamy też kontrolkę retardera. Przełącznika, przełącznik żaden z hamulca silnikowego nie jest animowany. Animowana jest wajcha retardera. Proszę bardzo, trzy pozycje. Animowany jest przełącznik kierunkowskazów. Odpalamy sobie ciężarówkę. Proszę bardzo. Wystartował sobie nasz Cummins. I teraz tak, mamy przełącznik animowany do świateł. Proszę bardzo. Dwa przełączniki generalnie rzecz biorąc. Światła postojowe i mijania. Światła długie też mają animację. Światło ostrzegawcze nie ma, więc nie ma animacji. Klakson jest tylko jeden, standardowy. Co jeszcze ma animację? Wycieraczki. Proszę bardzo. Wycieraczki działają tylko w jednym trybie. I tyle. Są oczywiście jeszcze pozostałe przełączniki, natomiast one chyba nie działają. I to tyle. Zegary są w miarę czytelne. Przechodzimy do podpięcia naczepy. Co ważne, w tej ciężarówce działa zaawansowane podczepianie naczep. Jest to jedna z pierwszych ciężarówek, która doczekała się tego zaawansowanego doczepiania. Ba! Nie jestem pewien, aczkolwiek no ja tą ciężarówką jeździłem w momencie, kiedy wchodziła aktualizacja zaawansowanego doczepiania naczep i nie przypominam sobie, żebym aktualizował tą ciężarówkę po wejściu tej aktualizacji, a to zaawansowane doczepianie tak działało. Aczkolwiek nie jestem pewien. W każdym razie jest to jedna z pierwszych ciężarówek, która to zaawansowane doczepianie miała. Biegi wsteczne mamy dwa, niski i wysoki. Ręczny zwalniamy i cofamy pod naszą naczepę. Lusterka są bardzo szerokie i dobra widoczność w nich jest. Ale żem podjechał.
Oczywiście dzisiaj wieziemy towar normalny, nie żaden ponadgabarytowy, więc nie będzie żadnej maniany z jego transportem. Będzie to zwykły transport. Silnik ten brzmi ponadto zajebiście na zewnątrz, na niskich obrotach. Uda mi się podczepić bez żadnych problemów? Nie, podjechałem. Za bardzo na prawo. Nie wiem, czy to widzieliście, ale... A jeszcze nie łapiesz? Jak to wygląda z drugiej strony? No przecież dobrze stoję. Proszę bardzo, nawet haczę. To jest to, o czym wspominałem kilkakrotnie. Że no jeżdżąc różnymi ciężarówkami, trudno jest wyczuć to, jak się podstawić ciężarówką, bo no, każda ciężarówka ma inne rozmiary. Nie no, przecież to bez sensu. Każda ciężarówka ma inne rozmiary, w związku z czym nawet trzeba się nauczyć, podjeżdżając pod naczepę. Teraz pcham. To jakiś cyrk dzisiaj. Cyrk totalny. Już chwilę jeździłem tą ciężarówką przed nagraniem tej recenzji i nie miałem problemu z podczepianiem. Przecież to jakaś paranoja. Takich problemów nie miałem z baobabem nawet. Niezły bigos. No, złapiesz teraz, czy nie złapiesz? Gdzie ten durny bolec? No, proszę bardzo. Czasami to zaawansowane doczepianie nie działa tak, jak powinno. No, trudno. W każdym razie działa i są tutaj kolizje. Nie ma tak, jak w Macu Superlinerze. Spójrzmy na mapę. My jedziemy z Jackpot, w którym to byliśmy Freightlinerem Coronado. Czy ja chcę jechać tędy? Tak, pojedźmy sobie tędy. Może być tędy. Natomiast tutaj już nic za bardzo wymyślać nie możemy. Jestem... tak, do Edis koniecznie chcemy wjeżdżać z tej strony. Na pewno nie chcę tego robić z tamtej strony. Nie! Ja nie chcę wjeżdżać z tej strony. Objedziemy sobie to. Tak, w ten sposób, żeby wjechać z tej strony do Edis, bo miejsce parkingowe będzie tutaj. Dobrze, jedziemy. Bardzo fajnie udźwiękowany jest ten silnik. Najpierw z zewnątrz wam to zaprezentuję. Na tej kamerze. Bieg, ile to waży? 17 tysięcy, bieg trzeci w takim razie. Jedziemy. Teraz przejdziemy do wnętrza, żeby wam zaprezentować, jak wygląda kwestia dźwiękowienia wnętrza. Spójrzcie na GPS, on tak jak w poprzednim odcinku, jest bardzo malutki, trzeba się do tego przyzwyczaić. Będziemy tutaj ustępować pierwszeństwa. Dobra, mamy na tyle lekki, że możemy sobie pomijać biegi. Przypominam, ja jeżdżę na kierownicy sekwencyjnej, ubolewam nad tym faktem. Posłuchajcie sobie, jak to wnętrze grzechocze. Bardzo fajnie udźwiękowiona jest ta ciężarówka. No i tak jak powiedziałem na samym początku, dla mnie jest to idealna alternatywa
jeśli chodzi o Peterbilta 389, jeśli nie pasi wam, na fakt, iż ta ciężarówka ma duże wymagania sprzętowe, spróbujemy się tu wcisnąć, to ten model 379 AXHD możecie sobie zainstalować. Puścisz mnie? Fajnie, że mnie puszczasz, kolega, jesteś fajny. Oczywiście, jeśli wymagania sprzętowe nie są dla was problemem, to 389, do tego modelu nie musicie wcale instalować, jeśli interesuje was 379 model, ponieważ Peterbilt 389 w momencie jest tak bogaty w opcje tuningowe, że można go sobie wystylizować na 379, czego dowodem jest mój poprzedni odcinek, w którym jechałem właśnie modelem 389 wystylizowanym na 379. Mówiąc o stylizacji, mam na myśli wnętrze starego typu i właśnie prostokątne lampy przednie. I tak. Jedną rzeczą, która od samego początku mi się podobała, od samego początku, kiedy pobrałem tego Peterbilta, tą modyfikację, są te obrysówki na zderzaku. Jeden z widzów w odcinku z recenzją Freightlinera Classic XL podpowiedział, że polska nazwa tych słupeczków na zderzaku przednim to obrysówki. No ja na chwilę obecną jeszcze nie wpadłem na lepszą polską nazwę tego. I od samego początku mi się one podobają, dzięki nim łatwiej określić, czy się gdzieś zmieścimy, czy nie. Bardzo to przydatne. My będziemy na miejscu za niecałe 3 godziny, mi zostało 4:30 do czasu pracy, bardzo fajnie. Bo ja ani nie zatankowałem, ani się nie wyspałem przed nagraniem tej recenzji. Bardzo to nieprofesjonalne, no ale trudno. Spójrzmy w lusterka, tak jak mówiłem, one są bardzo szerokie. I widoczność w nich jest fajna, to jest na plus. Trochę przeszkadzają w momencie rozglądania się, zasłaniają one nam widok. Uruchamiamy hamulec, bo my wjeżdżamy właśnie do miasta, jeszcze przed nami samochody cywilne, one hamują bardzo drastycznie w przypadku ograniczeń prędkości. Wjeżdżamy na autostradę. No nie, muszę sobie zredukować bieg. Jedziemy przejść pod górkę. 8 jest nieco za wysoki. Mimo tak lekkiego ładunku. Wpuścimy tu kto? Posłuchajcie sobie, jak to brzmi na zewnątrz. Kierunek wypadałoby wyłączyć. Bardzo często zdarza mi się właśnie nie wyłączyć kierunku po wjechaniu na autostradę. I jadę tak kilka kilometrów właśnie z kierunka wskazanym w lewo włączony. O nie, waga! Nie tempomat, tylko hamulec silnikowy. Zważymy sobie te telewizory, skoro nam każą. Amulet silnikowy brzmi całkiem spoko. Nie tak fajnie jak w przypadku Caterpillara z poprzedniego odcinka. Ten normalnie jest chyba moim ulubionym. Proszę bardzo, nie zatrzymałem się do zera, a i tak mogę się zważyć. Ciężarówka hamuje nawet bez użycia hamulca wydechowego bardzo sprawnie. Oczywiście wszystko zależy od ciężaru towaru, z jakim jedziemy. Natomiast nie będzie tutaj problemów takich jak w przypadku Freightlinerów. Tutaj mam na myśli Classic XL i Argosy
gdzie po prostu trzeba naprawdę uważać, jak szybko się jedzie i gdzie się szybko się jedzie, żeby nie skończyć w czyimś zadzie, że tak to ujmę. Zapada zmrok. Czy komuś mogę nie polecić tej ciężarówki? Oczywiście do osób, które mnie nie mogą polecić tej ciężarówki, należą osoby, które uwielbiają tuning, muszą mieć 1000 opcji tuningowych, tak? Spoilery, felgi, osłony przeciwsłoneczne, deflektory, wnętrze na różne miliony różnych sposobów i tak dalej. Tym osobom niestety muszę odradzić tą ciężarówkę. No chyba, że nie będą miały wyjścia, tak? Jeśli chcecie tego takiego klasycznego Peterbilta, a komputer wam nie pozwala na 389, no to przykro mi, jesteście skazani na 379. Aczkolwiek warto. Jeśli oglądaliście odcinek 7, gdzie recenzowałem Magma Titana, na pewno pamiętacie, że mówiłem, że tym Titanem nabiłem setki kilometrów. Tym Peterbiltem nabiłem 1000 dosłownie. Naprawdę bardzo długo jeździłem tą ciężarówką. Właśnie ze względu na fakt, iż mój stary komputer nie pozwalał mi jeździć 389, a właśnie chciałem ciężarówkę klasyczną, taką jak Kenworth W900, ale mniejszą niż Kenworth W900, no bo W900 czasami potrafił być... No nie! Nie wierzę! Spójrzcie tylko na to. Wierzcie mi lub nie, ale no, jakiś czas przed nagraniem, robiąc tam inne rzeczy niż granie, myślałem sobie, że dawno nie było sytuacji, że dosłownie na palcach jednej ręki mogę powiedzieć sytuację w całej mojej karierze w ETS-ie, gdzie dochodziło do sytuacji, w której sztuczna inteligencja się klinowała. I teraz na nagraniu ta sztuczna inteligencja się zaklinowała. Aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo sprawnie poszło jej odklinowanie się. I nie wiem, czy nie jest to efekt aktualizacji. Bo nie przypominam sobie, żeby w część logu zostało przez twórców opisany fakt zmian w sztucznej inteligencji. Mogłem się mylić i mogło tak być. Jeśli tak, to jest oczywiście to plus. Bo już nieraz, no przynajmniej raz byłem świadkiem takiej sytuacji jak tutaj, gdzie właśnie ciężarówka skręcała w lewo, a osobówka się na niej zaklinowała. No i wcześniej wyglądała ta sytuacja w ten sposób, że one obie na siłę próbowały jechać. No i po jakichś 5-10 minutach, czasami nawet dłużej, w końcu się przez siebie przecisnęły. A tutaj proszę bardzo, jak osobówka bardzo sprawnie wycofała, pozwoliła ciągnikowi przejechać. Nie starczyło, no to wycofała jeszcze raz. I powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Dojeżdżamy już do Edis, jednej z najciaśniejszych baz rozładunkowych. Edis jest oczywiście... Tu jest stop, więc ja się zatrzymam. W zwyczaju mam się nie zatrzymywać. W momencie, kiedy widzę, że nic nie jedzie. No ale jako jest, że nagrywam, no to... Niech będzie, że będę jechał przepisowo. Edis należy do najciaśniejszych baz w grze. Dlatego ja pozwolę sobie zająć pas przeciwny. Mam nadzieję, że się we mnie nie wpakujesz, panie, w Audi, które nie nosi znaczka Audi. Bo ja tutaj muszę skręcić o, w ten sposób, żeby móc wybrać miejsce, o nie, do parkowania zaawansowanego. Edis właśnie jest jedno z najciaśniejszych pas w grze. Nie wierzę. Posadziłem naczepę na murku. A jak? Mam nadzieję, że samochód cywilny zostawi mi tam dosyć miejsca na manewrowanie. Zostawił. Dobrze. A ja celowo chciałem wjechać z tej strony do Edis, żeby właśnie nie powiesić się na murku, ale z tej drugiej strony. A i tak się powiesiłem. I tak, w Edis może mamy dwie opcje parkingowe. Albo pod tamtym murkiem, albo tutaj pod ścianą budynku. I to pod ścianą budynku oczywiście jest trudniejsze.
ale nie niewykonalne, co postaram się Wam zaprezentować. Ja to oparkowanie pod ścianą budynku uskuteczniałem w Kenworthie U900, więc mniejsze 379 powinno sobie poradzić z tym również. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie ta naczepa? Ale do bani stoję. Stoję do bani. Totalnie do bani stoję. No dobra, jeszcze trochę wyciągnę się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczęście mamy troszeczkę miejsca awaryjnego w postaci trawnika, w razie gdyby coś poszło nie tak. No i teraz na przykład z tego skorzystamy. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnego słupka, który by mi przeszkadzał w... Tak, mieszczę się, obrysówki tutaj pomagają sprawdzić, czy się mieścimy. Nie w tą stronę się prostuję. Muszę jeszcze bardziej się złamać, żeby pod ścianę podjechać naczepą. Teraz mogę się już lekko prostować. Teraz już dużo miejsca na prostowanie. I powinno mi się to udać. Proszę bardzo, już mi gra informuje, że mogę się zatrzymać i rozładować, znaczy odpiąć naczepę. Oczywiście jest to takie półpoprawne, bo niby gra system wykrył, że naczepa jest w odpowiednim miejscu, no ale jeśli spojrzymy, no to ona nie stoi w naszym prostokącie. Teraz się poprawimy. Uwielbiam słuchać tego silnika z zewnątrz. Dlatego właśnie polecam Wam tą modyfikację dodatkową na dźwięk, bo te dźwięki domyślne, które są w ramach tej modyfikacji, one są ok, ale ten dźwięk poprawiony, no co jest? To jest po prostu coś niesamowitego. Słuchajcie sobie. Specjalnie jeszcze tutaj Wam cyrkluję, żeby właśnie zaprezentować Wam dźwięk tego silnika. Super! Stoimy pod ścianą, tak więc wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Da się zaparkować naczepę pod tą ścianą. Oczywiście można by to było zrobić lepiej, nieco bliżej ściany, bo jak widać tutaj, no to nie jest ani równolegle, ani w prostokącie. Nieważne. Uwielbiam dźwięk tego silnika. Moi drodzy, klasycznie dla moich recenzji wyłączam światła awaryjne. Wyłączam światła mijania, wyłączam silnik. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Polecam tą ciężarówkę zarówno osobom, które mają słaby sprzęt i poszukują fajnej, klasycznej ciężarówki, innej niż ta domyślna, dostępna w grze, która nie będzie psuła wydajności, jak i osobom, które wydajnością problemów nie mają, gdyż ten Peterbilt 379 jest po prostu świetny. Mimo faktu, iż tuning ma praktycznie zerowy. Proszę bardzo. No niestety, chciałbym z Wami pogadać, ale nie mogę, muszę iść spać. Tak więc serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, co myślicie o tej ciężarówce, no i jakie ciężarówki chcecie zobaczyć w przyszłości. Zobaczymy się za tydzień. Na razie. Cześć.